Jak tu wykorzystać swoją urodę, kiedy jesteś zmęczony, spocony, źle wyglądasz, brudny? No nie oszukujmy się, my tam nie byłyśmy w luksusach i w pięciogwiazdkowym hotelu, tylko codziennie biegałyśmy z 15-kilowym plecakiem na plecach i to nie, to naprawdę, ani jedzenia. Miałyśmy mokre chusteczki, no ale co? To tylko tyle. Bardzo szybko zapominałyśmy o tym, jak wyglądamy i też... Tak. O ile dbałyśmy o pielęgnację, wiadomo, naszej skóry, cery to i tak dalej. Już jesteśmy przyzwyczajone, bo jesteśmy modelkami, tak, więc każdy trik, jaki mamy, no to, tak, to dbamy. Ale jednak no, były momenty bardzo ciężkie. No, możliwe, że nasze plecaki były jedne z cięższych ze względu na te kosmetyki, które zawierały kremy z filtrem, odżywki do włosów, puder. Tam, jak zrobisz za dużo makijażu, to ci spłynie. Po prostu spływał, tak. Myślę, że odpowiedzią na to pytanie jest, on po prostu spływał. Tam nie było szansy, żeby mieć makijaż pełny. No, więc jakby z tego względu, że modelki na co dzień się nie malują, bo my jesteśmy malowane oczywiście na planie zdjęciowym albo na planie reklamowym w spocie. Natomiast jeśli chodzi o codziennie, no to często bywa tak, że moi fani czy moi najbliżsi widzą mnie na stopy z makijażu, no bo ja na co dzień, jak ktoś obserwuje mnie na Instagramie, no to na Insta Stories często nagrywam siebie bez makijażu, więc tego nie potrzebuję. No i zobaczycie zresztą program i będzie pot, łzy i krew. I krew. O tak.